Cześć, witam Was w kolejnej części analizy projektowej kryptowaluty. Dzisiaj przyjrzymy się projektowi Zilliqa. Zobaczymy, co ona oferuje i co w tym temacie się dzieje. Szybkie spojrzenie na serwis CoinPaprika, parę słów wstępu. Zilliqa ma ambicje zostać najszybszym publicznym blockchainem, najszybszą platformą do przetwarzania wielkiej ilości operacji. Na chwilę obecną Zilliqa działa na blockchainie Ethereum. Jej innowacyjność ma polegać na tym, że zaimplementowano tutaj sharding. Jest to pojęcie wcześniej znane z baz danych, a ogólnie mówiąc polega na tym, iż blockchain będzie podzielony na fragmenty przypisane do konkretnych nodów, które przetwarzają ten blockchain i w ten sposób poszczególny nod nie będzie musiał przetwarzać całego blockchainu w celu weryfikacji operacji. Będzie musiał przetwarzać to tą swoją wybraną strefę odpowiedzialności. Projekt jest już od niecałych 2 lat. Cały czas jest na etapie developmentu. Tutaj metoda zaimplementowana proof of work. Ciekawe, jak to miało, jeśli chodzi o konkurencyjność, to na przykład side channeli, które są planowane w Bitcoinie. Zobaczymy. Zakładka Code Progress. Widzimy 45 aktywnych kontrybutorów. Wykres widzimy, że do lutego tego roku prace były zmożone. Dosyć dużo tutaj się działo. Potem uruchomiono mainnet dla tego tokenu i prace deweloperskie trochę przystanęły. Nawet znacznie w porównaniu tego, co działo się wcześniej. Jeszcze zweryfikujmy to z roadmapem. Jesteśmy na stronie głównej projektu Zilliqa. Roadmap tego projektu. Tak, uruchomienie mainnetu początek tego roku. I nawet to widać po statystykach związanych z kodem źródłowym. GitHub tego projektu, mamy oczywiście całą organizację Zilliqa, główny projekt Scylla, czyli język umożliwiający tworzenie smart kontraktów opartych o ten token. Organizacja jest zweryfikowana na GitHubie, oznacza to, że jest ona właścicielem tej domeny. W ujęciu GitHuba to właśnie znaczy ten buton Verified. Przejdźmy do głównego kodu. Development cały czas trwa. Widzimy, że parę dni temu również zostały dodane jakieś nowe funkcjonalności. Oczywiście na pierwszym miejscu tutaj network sharding jako feature tego produktu. Rodzaje uruchomienia. Zakładka Issue. Mamy jeszcze 64 otwarte Issue, także dosyć sporo. Biorąc pod uwagę to, że dosyć mało dzieje się w kodzie. 183 zamknięte, czyli trzecia część tego, co zostało zamknięte, jest jeszcze otwarta. Według mnie te prace powinny trochę nabrać tempa, żeby zamknąć tyle różnych issue. Nie są niestety utagowane, także nie znamy ich przeznaczenia ani ważności dla projektu. Pull requesty. Tutaj mamy 22 otwarte. Część z nich gotowa do wdrożenia, część jeszcze musi zostać przejrzana przez programistów. Nie wszystkie warunki zostały jednak tutaj spełnione. Prawie 1500 zamkniętych. Taka liczba zdecydowanie robi wrażenie.
Dojax. Tutaj jeszcze raz wrócimy do roadmapa tego projektu, bo tutaj fajnie to widać. Core, implementacja, drugi kwartał tego roku. Refactoring, trzeci kwartał tego roku, czyli akurat ten okres, w którym obecnie jesteśmy. I widzimy, że mamy założony na GitHubie konkretny projekt z tym związany, który jest update'owany. Także widzimy, że raczej programiści pracują nad tym, do czego się zobowiązali w roadmapie. Tutaj przeglądając ich issuesy, pull requesty, możemy sprawdzić, jak ten proces przebiega. Niestety nie mamy nic do review. Część już zostało zmerdżowanych, czyli dołączonych do głównego kodu projektu. Pytanie, czy te wszystkie prace, które są tutaj po lewej części ekranu, zdążą być wykonane w zakładanym czasie, czyli w trzecim kwartale tego roku. Zobaczymy. Wróćmy do GitHuba, security, tutaj polityka bezpieczeństwa, adres mailowy, na który należy zgłaszać znalezione błędy. Insights, tutaj za dużo nie ma, ponieważ tak jak wcześniej widzieliśmy, prace bardzo przystopowały, także nawet możliwość, którą daje nam GitHub, przejrzenia za ostatni miesiąc czynności realizowanych w tym projekcie, niewiele nam mówi, mamy tylko jedno zamknięte issue, a biorąc pod uwagę to, że jest ich 64, no to jest to trochę mało, według mnie. Zilliqa ma też oczywiście swój program Bug Bounty. Tym razem jest on prowadzony na platformie Bug Crowd. Nagrody zaczynają się od 150 do 5000 dolarów za znalezioną podatność w zależności od jej istotności określoną przez zespół zatwierdzający i zespół deweloperski. Oczywiście tutaj widzimy, co jest w kręgu zainteresowań tego projektu, czyli główne repozytorium, język Scylla, Savant. Też API Zilliqi napisane w JavaScriptie. Jest ładnie rozpisany program Bug Bounty, także jest się tutaj na czym wzorować pod tym względem. Jeszcze szybkie podsumowanie na portalu CryptoMiso. No i na wysokie miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Miejsce. A tak jak widzimy, od początku tego roku tutaj prace w znaczącym stopniu ustały. Dziękuję, to wszystko, jeśli chodzi o projekt Zilliqa. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę pozostawić w komentarzach. Na tę chwilę, jeśli chodzi o ten projekt, to wszystko. Dziękuję, cześć.